Wojewoda Podlaski polecił wszystkim starostom zapewnienie nieprzerwanej pracy powiatowych urzędów pracy w zakresie realizacji pomocy wdrożonej przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących system ochrony zdrowia w związku z COVID-19. Marszałkowi województwa podlaskiego polecił, by ten zapewnił wojewódzkiemu urzędowi pracy nieprzerwaną pracę mającą na celu wdrożenie i realizację instrumentów pomocowych oraz wypłat z funduszu gwarantowanego świadczeń pracowniczych. Można już składać wnioski o wsparcie realizowane w ramach tarczy antykryzysowej. Dostępne są już wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy, nisko oprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowania dla samozatrudnionych oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych składek ZUS dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.